Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Węga. Jest godzina dokładnie 15:49. No, przyszedł mały Heniek. Zaczynamy restart. Do zobaczenia za parę godzin. Witam ponownie po kilkudziesięciu godzinach. Jestem już po restarcie. Akwarium jest zalane. Rośliny posadzone. Ryby wpuszczone. No i na razie, jak wiadomo, jest troszkę woda mętna. Ryby zgłupiały. Ja jestem bardzo zmęczony. Marzy tylko o ciepłym łóżeczku. Postępy mówię. Jak to wszystko będzie teraz rosło? Bo głównie chodzi mi o rośliny. Będę starał się to pokazywać, nie? No. A tak w ogóle chciałbym jeszcze powiedzieć, że z tego mojego akwarium to się zrobiło krewetkarium.
ponieważ było tyle krewetek małych, maluteńkich, takich kuźwa po milimetrze, że połowę, no niestety, przykro mi to mówić, ale wywaliłem, wylałem do kibla razem z wodą i z żwirem wyrzuciłem. No nie sposób było to wszystko wyłapać. Ale duża część jest w akwarium, ma się świetnie. Także mam nadzieję, że będą się dalej rozmnażały. No, zostawiłem stare rośliny, no, bałem się tych ślimaków. Przetrwały mi 4 helenki z 6. Więcej nie znalazłem. Zobaczymy. No i jeśli dalej będzie problem z tymi ślimakami, no to dokupię helenek i spróbuję to rozwiązać w ten sposób. No, tam doradzaliście mi tą marchewkę, to bojownika kupić na ślimaki. No zobaczymy jak to w ogóle będzie się dalej działo. No jak na razie podłoże podoba mi się bardzo dobrze. Wygląda świetnie. Akwarium teraz jest ogólnie, stoi wyżej niż na poprzednim, tak można powiedzieć, ławie. Teraz stoi na czymś odpowiednim do akwarium. No i będę starał się Wam relacjonować na bieżąco, jak to, czy to rośnie, czy to nie rośnie. No teraz przynajmniej widać moje bocje, które poprzednio w ogóle nie były widać. Wrzuciłem 2 kokosy jako jaskinki, no to akurat nie widać, bo już jest światło zgaszone. Dam się odstresować rybą, bo w wiadrze kilka godzin spędziły i no to na pewno nie było dosyć przyjemne dla nich. No to na tyle, do następnego razu. Żegnam, pozdrawiam. Dużą część roślin usunąłem ze względu na to, że wolę mieć trawniczek. Wolę mieć trawniczek. Bardziej mi się to podoba. Wiem, może Wam się nie spodoba, bo akwarium było bardzo ładnie zarośnięte roślinami, ale trzeba spróbować czegoś innego, no wiadomo. Nie róbmy cały czas tego samego, no. Jak to się mówi, idziemy na żywioł, no. Więc ja poszedłem na żywioł i wywaliłem bakopy, wywaliłem sesiflorę i te wszystkie inne rośliny, które zarastały mi tak pięknie akwarium. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, czy mały heniek w ogóle wyrośnie i reszta roślin tych pierwszego planu. Ta traweczka malutka, tak ją porozsadzałem. Zostawiłem sobie Echinodoriusa Izabela. Tak on się dokładnie chyba nazywał, jak brałem z logiku. Zostawiłem sobie te czerwone roślinki i zostawiłem sobie to. Resztę poszło precz. Tam zostało trochę mchów na korzenia i Anubiasa. Zostawiłem sobie też 2 sadzonki. Tego nano wywaliłem z tego względu, że brzydko wyglądał, liście szczarniałe, więc poszedł precz. Ten trochę ładniej wygląda, nie czarnieją mu liście, więc zobaczymy, jak to będzie teraz, jak już jest narażony na bardzo wysokie oświetlenie. Ach, no zapomniałem jeszcze raz, jest godzina 23. Zacząłem restart o 15 coś. Dobrze, nie pamiętam. I zakończyłem o 23. Hej. No i tak, taki jest efekt końcowy. Dla mnie jest bardzo zadowalający. Ładnie to wszystko wygląda.
Przynajmniej teraz widać ryby. A szczególnie bocje. No i cóż, teraz tylko będzie, zostaje mi obserwować, jak się będą przyjmować rośliny. A szczególnie mały henio. Po wczorajszym sadzeniu, dzisiaj połowę musiałem znowu sadzić, bo wszystko, pewnie kosiarki i bocje zruszyły. A te podłoże jest takie, no jest bardzo lekkie. Takie można powiedzieć pulchne. I takie rośliny właśnie jak mały henio, widzę, że ciężko, zanim się ukorzenią, to ciężko jest je posadzić tak, żeby nie wyłaziły. To tyle. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.